Cześć, witam Was na kanale kaktus24.pl. Dzisiaj sprawdzimy, jak zegareczek Casio Disho GA400 zachowa się pod kołami tego oto podnośnika. Jego waga to ponad 1,5 tony. Twarde ogumienie. Także może być ciekawie. Także umieśćmy zegarek na betonie. No i zaczynajmy. Stop. Weźmy nasz zegarek. Jak widzimy, tutaj nam się z prawej strony uszkodził. Ale zobaczmy jeszcze raz. Połóżmy go teraz w ten sposób. No i zaczynamy. Stop. Tutaj kółko od regulacji nam się zniszczyło, ale bezel jest cały. Sprawdźmy, jak z działaniem funkcji. Wszystko działa. Podświetlenie także działa. To jeszcze raz umieśćmy go w inny sposób. No i zaczynamy. Stop. No i zegarek jest cały. Oprócz tutaj prawego pokrętła, to bezel wytrzymał wszystko. Także nie ma sensu więcej po nim jeździć. Dziękujemy za to, że oglądacie nasze filmy. Zostawcie komentarz oraz dajcie łapkę w górę. No i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco. Dzięki.